dzisiaj odzyskamy naszą ojczyznę, a wraz z nią nasze dziedzictwo. Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze StarCrafta 2 Legacy of the Void. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, to już ostatnio dzieliśmy, mianowicie wybraliśmy się na Glacius, gdzie niegdyś protosi prowadzili eksperymenty z nowymi... Rdzeń wytwarza niezwykle dużą liczbę rozbłysków. Możesz skalibrować pole wektorowe studni grawitacyjnej? Nie. Racja, oczywiście. Ja się tym zajmę. Gdzie właśnie protosi prowadzili testy nowych broni. Między innymi znaleźliśmy tutaj klona, właściwie chyba to jest klon osobowości bardziej, Feniksa, postaci, która była w pierwszej części StarCrafta. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie z Feniksem. Razem stawaliśmy ramię w ramię. Nasze ostrza niezliczone razy płonęły w ogniu walki. A teraz przewodzisz protosom. Na samą myśl o tym przepełnia mnie duma. Pozostali sędziowie i członkowie klanów Nerazimów wybrali mnie, abym reprezentował hierarchię. To dla mnie nadal wielki zaszczyt. Tassadar również musi być dumny. Tassadara nie ma, Feniksie. Poległ dzielnie, poświęcając się dla swego ludu. Ocalił nas od zagłady. Co? To niemożliwe. A Ajur również wpadł w szpony zergów? Tak. Jak długo przebywałem w zastoju? Kiedy stałem się tym dragonem? Czy słyszałeś o programie czyścicieli, Feniksie? Oczywiście. Replikacja największych umysłów Templariuszy. Niebezpieczne machiny, które należało wyłączyć. Wyłączono je, ale nigdy nie zaprzestaliśmy badań. Dalej szukaliśmy sposobu na replikowanie największych z Templariuszy, aby wykorzystać tę starożytną technologię. Dlaczego mi to mówisz? Toczymy wojnę, jakiej świat jeszcze nie zaznał. Będziemy cię potrzebować w nadchodzących dniach. Być może czyścicieli również. Zatem moje ostrza należą do ciebie, przyjacielu. No cóż, bardzo miło. Okej, pogadajmy sobie z Karaksem. Nowe projekty czyścicieli prześcigają technologicznie dzieła naszych poprzedników. Proces replikacji pozwala na dokładne odwzorowanie osobowości jednostki. Osobowość Feniksa może być niemal zgodna z pierwowzorem. W jakim stopniu? Z dokładnością do 99%. Istnieje więc szansa na odchylenia. Doprawdy minimalna. A w rzeczywistości na ile różnic w decyzjach się to przekłada? Kim byłbyś, gdybyś dokonał w życiu innych wyborów? Bacznie obserwuj Feniksa. Jeśli ma nam pomóc, chcę wiedzieć, kim jest. Dobrze. Zacznijmy sobie do rdzenia. Co my tu mamy? No, mamy kolejnych 15 punktów do rozdysponowania. Niestety nie mam za bardzo na co. No cóż. Za mało solarytu. Okej, co my tu mamy? Opancerzonym. Co by tu wybrać? To jest ciekawa opcja. Wsparcie to też mogłoby być super. Ale dobra, na razie zbierajmy więcej solarytu, moi drodzy. No i przepraszam was, zerknijmy sobie jeszcze na Radę Wojenną, co my tutaj mamy. Zerknijmy. Zdobyliśmy nową technologię robotów wsparcia do oceny. Okej, tutaj mamy naszych... Mamy tak, wartownika. Znamy go bardzo dobrze. Podwójne doładowanie osłon, bardzo ładnie, dwóm jednostkom naraz.
Okej, okay. A tu mamy energetyzor. Co to jest? Zwiększa siłę ataku oraz szybkość ruchu jednostek sojuszniczych. Wytwarzacz pola energetycznego. Ciekawa opcja, aczkolwiek chyba wolę tą. Powiem szczerze, zostaniemy sobie. A co do tych jednostek? Ulepszona bariera. Absorbuje większą ilość obrażeń. Wiecie co? Myślę, że spróbujemy sobie wziąć nieśmiertelnych tym razem. Zostaniemy jednak przy dragonach. Kalex wykorzystał dane z Glaciusa i aktywował mechanicznych strażników. Mądrze ich wykorzystać, hierarcho. O! Warto było zajrzeć. Strażnik. Co my tu mamy? Co oni tu mają? Oczywiście mają szarże. Odbudowa. Super sprawa. Ożywa po otrzymaniu śmiertelnych obrażeń. Pewnie, że bierzemy. To jest coś, co było mi potrzebne. Ale jak na razie widzicie? Decyduje się bardziej na jednostki Ajuru. Czy to jest? Pytanie, czy oni tego są w stanie sami używać, czy trzeba im to włączać. Zemsta. Chociaż w sumie ten anihilator też był niezły. W razie zostańmy przy nim. Okej. Okay. W razie tutaj nigdzie nic nie mamy nowego, nie? Szkoda. Szkoda, ale ten strażnik może być naprawdę niezły. Dobrze. A więc na razie dajemy wstecz, moi drodzy. No i lećmy na mostek. Nasi zwiadowcy donoszą, że siły Amona podbijają kolejne systemy. Musimy ostrożnie zaplanować nasz atak, hierarcho. Okej, dobra. Worazun, co tam masz dla mnie? Ponowny widok Feniksa wprawia mnie w zakłopotanie. Czuję smutek zamiast radości. To smutne, że wojownik taki jak Feniks poległ z ręki Królowej Ostrzy. Ten replikant nie jest Feniksem, ale przypomina ci o stracie, której doświadczyłeś. Jego głos, myśli, sama obecność bardzo wyraźnie przywołuje nasze wspólne wspomnienia. Instynkt podpowiada mi, że to mój przyjaciel, ale logika temu przeczy. My, Nerazimowie, często zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy sumą naszych doświadczeń, czy czymś więcej, prawdą, która drzemie w nas samych. Z czasem przekonamy się, czy w Feniksie drzemie prawda, czy jest jedynie nieudaną kopią. No cóż, dobrze. W sumie zajrzyjmy jeszcze tu, bo wpadłem na pewien pomysł, co byśmy mogli tutaj wykorzystać. Mianowicie myślę o tym. Tyle, że tak. Tego i tak właściwie nie użyłem ani razu. Tego weźmy sobie ten atak z orbity na razie. I weźmy sobie to. Harmonizacja przemysłu. To może być dosyć interesujące i bardzo przydatne. Tak więc okej. To tyle, jeśli chodzi o zmiany. A teraz słuchajcie, lećmy na kolejną misję. Pojmuje wielki schemat myślenia Xel'Naga. Postrzegają energię, esencję i informacje jako jedno. Wszystko się przenika, wszystko ulega zmianom. Zatem odkryłeś informacje, które Zeratul dostrzegł w ogniwie? Tak, z tego co rozumiem, doprowadzi ono nas na Ulnar. Ulnar? To mityczne miejsce. Świat z naszych legend. Ojczyzna Xel'Naga. Sądzę, że ogniwo ujawni jej położenie. Pokaż mi, Karaksie. Nie może być!
To musi być błąd. Szczelina altariańska. To niemożliwe. Nic nie przetrwałoby działania tak potężnych sił. Obawiam się, że zawiodłem, Hierarcho. Nie wierzę w to, Karaksie. Powiadają, że Xel'Naga pochodzą z miejsca, w którym nie może istnieć życie. To pokrywa się z proroctwami Zeratula. Wkraczamy tam. Rozpocznij przygotowania. Zeratulu, wielu miało cię za szaleńca. Lecz ponownie pokazałeś nam wszystkim prawdę. Ogniwo prowadzi nas do szczeliny altariańskiej. Do ojczyzny Xel'Naga, Ulnaru. Moim przeznaczeniem jest kontynuować twoje dzieło. Obudzę Xel'Naga i oddam cześć twojemu dziedzictwu. Dobrze, moi drodzy, a więc musimy się udać do szczeliny altariańskiej. Cokolwiek to jest, ale podobno stamtąd pochodzą Xel'Naga. Co my tutaj dostaniemy? Feniksa, a więc bardzo dobry myśliwiec protoski. No i wysoki templariusz. Właśnie to jest jednostka, która używa sił psionicznych do walki. No i dwóch templariuszy może się połączyć w Archonta. To może być bardzo interesujące. Dobrze, nie traćmy czasu, ruszajmy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy na Ulnar. Okej, zerknijmy do Matrycy Międzygwiezd. Sensory włóczni Aduna zlokalizowały prawdopodobne wejście do świątyni. Nasze statki są gotowe do wyruszenia na twój rozkaz. Okej, a więc ruszajmy. Tutaj znajduje się miejsce spoczynku Xel'Naga. Jeśli chcemy ich obudzić, musimy znaleźć sposób, by otworzyć wejście. Wielka sukcesorko, co wiesz o świątyni w czeluściach pod nami? Tylko to, co mówią mity, legendy. Tutaj na Ulnarze wybrane rasy dostąpią wyniesienia. Sama ich obecność otworzy przejście. Sądzę, że te niebiańskie bariery są kluczem. Nasze wojska powinny je zająć, jeśli chcemy, by dalsza droga stanęła otworem. Hierarcho, Taldarimowie są tutaj. Przejmują kontrolę nad niebiańskimi barierami. Głos wyraził się jasno. Świątynia ma zostać zamknięta. Dopóki kontrolują barierę, tajemnice świątyni pozostaną przed nami ukryte. Wojownicy, zaatakować wroga i zająć barierę. Nie pozwolimy, żeby Amon wygrał tak łatwo. Okej, a więc lećmy. Okej. Uła, trochę tego jest. Powiem szczerze, dobra, tu możemy ulepszyć nasze jednostki latające, a więc nie Feniksy. Niebiosa czekają. Spoko. Nasze gwiezdne wrota mogą już wzywać Feniksy. Te myśliwce są niezwykle mobilne i skuteczne. Potrafią atakować wrogów z dużej odległości. Dobra, teraz możemy ogólnie wszystkie nasze jednostki przyzywać. Dobra, oczywiście w zasięgu naszych pylonów. Jakżeby inaczej. Czas na bitwę! Dobra, zabezpieczmy tutaj to sobie. Okej. Ale musimy teraz sobie zadbać o to, żeby nasze próbniki wydobywały nam
Vespan. No niestety. No cóż, lećmy z tym w takim razie. Moi drodzy, pracujemy. Twardo. Prowadzić wydobycie. No, no spokojnie. Weźmy to sobie. Mam nadzieję, że... No, na szczęście nie jest to misja na czas. Co mnie osobiście bardzo cieszy. Dobra nasza. Pytanie tego, jak ja to wszystko pogodzę ze sobą. Przyzywanie jednostek, właściwie wszystkich naszych jednostek, do wszystkich fabryk. Może być nie... Może to być dosyć trudne i kłopotliwe. Aczkolwiek liczę na to, że damy radę. Jest prowadzić wydobycie. Kolejne próbniki muszą powstawać. Dobra, ty koleś, zbuduj mi tu asymilator. Teraz tak, tu potrzebujemy to. Okej. Dobra. Tu sobie zbudujemy pylon. Musimy tutaj zadbać o odpowiednią ochronę tego miejsca. Niestety, inaczej nie damy rady. Dobra, mamy obronę dostępną. Teraz tak, tu sobie możemy wezwać kolejny pylon. Nie widzę przeszkód w zasadzie. Dobra. Czas zadbać o ochronę. Tu. Niewystarczająca ilość minerałów. No nic nie poradzę. Niewystarczająca ilość minerałów. Wydobywać szybciej. Zirawek krajo. Jestem potrzebny. Na spokojnie. Dobra, za niedługo będziemy mieli wystarczającą ilość próbników, aby to wszystko sprawniej wydobywać. Tu sobie jeszcze zbudujmy, bo tu musimy mieć przejście. Siły Amona zmierzają do naszego Nexusa. Oj, żeby sobie tylko ząbków nie połamali na naszej obronie. Dobra, teraz sobie zbudujemy monolity. Będą nam one potrzebne. Spoko. Daliśmy sobie nieźle radę. Teraz tak, to sobie zbudujemy tutaj. Tu sobie to zbudujmy. Generator osłon. Kolejny zbudujemy tu. To sobie zbudujemy tutaj. Hierarcho, Taldarimowie wysłali olbrzymi pryzmat nadprzestrzenny. Jeśli stosują rdzeń podobny do naszego, to ich reaktor składa się z czystego solarytu. Jeśli możesz, zniszcz pryzmat i zdobądź reaktor. Wzmocnij nasze rdzenie solarne. Spoko, wszystko w swoim czasie. Ale do tego będziemy potrzebowali dużo myśliwców, bo ochrona tam jest bardzo gęsta, że tak powiem. Dobra, ciebie zbudujemy sobie tu.
Okej. Teraz tak. To trzeba byłoby zbudować. Ona sobie krąży. Niech sobie krąży, na spokojnie. To sobie wszystko tutaj ogarnijmy. Ciebie tu. I koleno wciąż dodać tutaj. W tym miejscu dokładnie. Że będziemy potrzebować tutaj tego. Mam nadzieję, że oni tutaj nie będą jakichś ataków z powietrza nam szykować. Chociaż w sumie mogliby, nie? Dysponują... jak to się nazywa? Kryształy otchłani, nie? Dziadostwo. Dobra, ciebie budujemy tu. No, myślę, że takiej obrony będą mieli ciężko przełamać. Tu sobie zbudujmy. I tu sobie zbudujemy. Mam nadzieję, że ta jednostka tędy przejdzie. Tak, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Tu mamy kilka myśliwców. One będą nas tutaj osłaniały. Okej, okay, teraz myślę sobie... Co my tu potrzebujemy? Spokojnie. To rozpracować, to wzmocnić. Jednostek powietrznych. Więc dobra, na razie zostawmy. Dobra, my tu teraz będziemy potrzebowali to. Tak jest. No i to też mogłoby się nam tutaj przydać. Nie powiem, że nie. Dobra, to już mamy. Teraz kolejne pylony. Dobra, myślę, że tutaj sofcie w głębi naszej bazy. Przeciwnik nadciąga. No, trochę oberwali. Z czym do ludzi? Ja was proszę. Żeby terranie mi tu będą nas atakować. Bez przesady. Nie ze mną te numery. Dobra. Teraz tak. W sumie to bym potrzebował więcej tego typu budynków. Dobra, myślę, że tyle nam spokojnie wystarczy. Teraz tak, więcej pylonów. No. I spoko. Spoko, spoko. Działajmy. No i zaraz zobaczymy. Teraz tak, to sobie dajmy wszystko. Okej. Ciebie, kolego, tutaj. Ulepszenie. Tak jest. Teraz tak, stwórzmy sobie... Niewystarczająca ilość minerałów. Tych, oni mogą być fajni, powiem szczerze. Wojownik się budzi. Efekt może nastąpić raz na 120 sekund.
więc też nie ma sensu ich rzucać do jakichś samobójczych ataków. Powiem szczerze. Ale stłuszmy ich troszkę. Stłuszmy też sobie wartowników. Niewystarczająca ilość minerałów. No, wydobywać, wydobywać. Upadli, wciąż służą. Spoko. Działamy. Nasz triumf jest w zasięgu ręki. Ema. Dobra, którędy by tu ruszyć na wroga? Sprawdźmy, co tutaj jest. Sprawdźmy, sprawdźmy. Kiedy pokonamy siły Amona, nasi wojownicy pomogą nam zająć barierę. Nasz triumf jest w zasięgu. Zniszczyć ich. Dobra, głównie myślę, że tych myśliwców nie będę robił za bardzo. Wolałbym się skupić na nieco mniejszych, słabszych jednostkach. Dobra, przejmujemy to. Dobra, mamy to. Bariera jest już nasza. Wzorce energetyczne wskazują, że kiedy zajmiemy pozostałe cztery, świątynia się otworzy. Dobra. Co tam się dzieje? Tak, zarówno Protosi, jak i Terranie nas atakują.